cześć! Zapiszesz się do naszej drużyny olimpijskiej? Zostało jedno wolne miejsce! Dostaniesz paluszka za friko! Stary, przecież świry kochają paluszki! Czemu nikt nie chce do nas dołączyć? Nie mam pojęcia, ale zostało nam 5 minut. Jeśli się nikt nie zapisze, nie złożymy deklaracji i nie machaj mi tutaj tym paluszkiem, tylko weź się podziel, no! Sorry. Gdzie się podziały wszystkie świry? A, to już moja robota, żeby żaden mózgowiec nie zajął mi miejsca w drużynie Joe'ego. Postanowiłam nieco złamać reputację kolegom geniuszom. Posłuchaj, pytałam ostatnio braciszka, czy woli Star Wars, czy Star Treka. A on na to, a co za różnica? Ty wiesz, że Artie nie wierzy w podróże w czasie? Twierdzi, że to jakaś bzdura. No wiem. Okej, ale ja ci tego nie mówiłam. Słuchaj, widziałam Joe'ego i Artiego na siłowni. Dźwigali ciężary. Cześć, bystrzaki. Jak tam zapisy do drużyny? Fatalnie, nikt nas nie chce, a zostały 2 minuty. Oj, gdzie moje maniery? Cześć, mała. Okej, w razie czego nadal jestem do waszej dyspozycji. Oto wasza szansa, wasza jedyna nadzieja. Powoli się ulatnia. E równa się MC kwadrat i inne takie tam. Liv, czekaj! Stary, nie chcę zrezygnować z tej olimpiady. Potrzebujemy trzeciej osoby. Nie rozumiesz? Z nią nie wygramy. Wolałbym już wziąć pierwszą, co tu podejdzie. Cześć, Joey! Wszyscy pytają, czy wpadniesz do nas na rysunek popozować. I ja ci mówię, wszyscy, nie tylko ja. Co? Liv, witamy w drużynie. Subcio! Okej, tu się podpisz. Tylko błagam cię, nie dawaj buźki nad i. Za późniuszko! Przykro mi, grucha, muszę lecieć złożyć deklarację, także sorry! Nie ma sprawy, wyręczę cię, jestem szybszy. Ekstra, to już narysowanie!